Dzień dobry, dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Proszę Państwa, bardzo szybko, bo mam też ostatni, mam obcięte te wszystkie możliwości, czasami przedostatni. Nazywam się Piotr Ciśniński, przyjechałem do Państwa z Białegostoku, reprezentuję Fundację Jawność.pl. Zajmuję się dostępem do informacji później z punktu widzenia naukowego, tego dotyczyła praca doktorska i na ukończeniu praca habilitacyjna. I chciałbym się zająć dzisiaj jednym zagadnieniem bardzo wąskim, związanym z kosztami dostępu do informacji publicznej, czyli z przekształceniem informacji publicznej, bo takiego pojęcia używa artykuł 15 w ustawie. Odczarować pewne kwestie, zwrócić uwagę na potrzebę, poddać dyskusji, możliwość modyfikacji w tym zakresie regulacji prawnych. Proszę Państwa, po pierwsze zacząć chciałbym od takiej tezy, że bezpłatność dostępu do informacji publicznej nie oznacza bezkosztowego jej udostępniania. To nie są pojęcia tożsame, ponieważ jak ja rozumiem bezpłatność dostępu do informacji, spotykając się z wieloma różnymi urzędami, prowadząc spotkania, szkolenia, to bezpłatność dostępu do informacji przez nich rozumiana jest w taki sposób, że oni nie mogą w żaden sposób obciążać wnioskodawcę jakąkolwiek opłatą wstępną. I to jest oczywiste. Były takie próby, jak Państwo sięgniecie do pierwszych orzeczeń sądów administracyjnych, do pierwszej wypowiedzi w tym zakresie, próby wprowadzania opłat skarbowych, próby wprowadzania opłat administracyjnych na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, kiedy jeszcze obowiązywała taka możliwość. Były również sytuacje kuriozalne, które opisywały media ogólnopolskie, czy jakiś wójt wprowadził opłaty 5 zł za każdy mail wysłany do urzędu i za każdą odpowiedź 5 zł. To były fakty. Ale dzisiaj myślę, że z tym nie ma problemu i jest powszechne przekonanie, że bezpłatność dostępu do informacji publicznej oznacza, że my nie możemy żadnych opłat wstępnych, jakichkolwiek opłat wstępnych generować, co zresztą, jak wszyscy znamy funkcjonowanie administracji publicznej, ma miejsce w wielu różnych sytuacjach, w wielu różnych postępowaniach, procedurach, trybach koncesyjnych i kiedy administracja świadczy, kiedy administracja jest administracją świadczącą. To jest pierwsza rzecz. Natomiast bezpłatność dostępu nie oznacza bezkosztowego jej udostępniania. Ja bym chciał podać krótkiej ocenie i podać Państwu, w 10 minut się zmieszczę, mam nadzieję, znaczy muszę podać Państwu wyniki moich takich niewielkich badań w tym zakresie. Proszę Państwa, dwa artykuły, które regulują te kwestie dostępu do informacji z punktu widzenia kosztu, to jest artykuł 7 oraz artykuł 15. Ja nie będę poddawał tu żadnej egzegezie tego artykułu 15, bo mądrzejsze głowy sobie nad tym łamią głowę i myślę, że tutaj bardzo trudno jest dojść do jakiegoś jednoznacznego rozstrzygnięcia, co to są te dodatkowe koszty. Natomiast w pewnym momencie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku zmobilizował mnie do tego, żeby przeprowadzić badanie, które odniosłem do wszystkich urzędów wojewódzkich, urzędów miejskich, wojewódzkich, urzędów marszałkowskich i specjalnych w Polsce. Zadając im zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej o treści tutaj przez Państwa widocznej, przy wykorzystaniu mojego profilu zaufanego w pułapie, no to będę na marginesie jakby stosować prawo, to taki wniosek nie powinien zostać w ogóle rozpatrywany, ponieważ to jest typowy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Tak na marginesie. No ale oczywiście dostałem odpowiedź 100% od wszystkich instytucji i proszę Państwa, zadałem pytanie dotyczące, czy u Państwa są jakiekolwiek koszty. To znaczy, bo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał taki wyrok w bardzo specyficznym trybie. To nie był tryb skargi na bezczynność, czy skargi na akt, czy też skargi na decyzję. To był tryb, w którym wojewoda złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na zarządzenie wójta po upływie 30 dni od jego dostarczenia wojewodzie i Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że wprowadzenie jakichkolwiek cenników jest niedopuszczalne. Tak mówiąc wkrótce. Praktyka mówi całkiem inaczej. Ja chciałem tą praktykę ukazać, natomiast zadając to pytanie, nie pytałem o kwestię, czy Państwo pobieracie środki jakiekolwiek. Tylko pytałem, czy macie jakiekolwiek regulacje w tym zakresie. I tutaj w tej grupie, którą Państwo tutaj widzicie, miasta wojewódzkie, wynik następujący jest. Te zielone miasta, zielone województwa, tak byśmy powiedzieli, to są te, które odpowiedziały, tak, mamy takie regulacje. Jak zerkniecie Państwo na moją stronę jawność.pl, tą zakładkę w aktualnościach, to będą dokładne dane wraz z regulacjami, które możecie Państwo sobie zobaczyć. Podkreślam, to jest na listopad 2013 roku. Ja tutaj tego nie wrzucałem, bo prezentacja by miała około 30 mega. Teraz te miasta, które są na biało, to są te miasta, które odpowiedziały, nie, takich regulacji nie mamy. Cytowały bardzo często wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, że to dla każdej sprawy indywidualnie i tak dalej, i tak dalej. Te na czerwono, był problem pewien kontaktu wynikający z dysfunkcjonalności ePUAP, tak powiem najkrócej. Jeśli chodzi o urzędy wojewódzkie, sytuacja była następująca. Zielone, te odpowiedziały, te, które mają
regulacje. Białe odpowiedziały, nie posiadamy takiej regulacji. Urzędy marszałkowskie odpowiedziały zielone w ten sam sposób. Tutaj był duży problem kontaktu z niektórymi urzędami marszałkowskimi przy pomocy pułapu. Nie wiem dlaczego Dolnośląski jest, trzeba tworzyć odrębne jakieś swoje hasła. No nie działa to tak, jak powinno być. W Izbach Skarbowych jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ w Izbach Skarbowych jednoznaczna była odpowiedź, nie było innej odpowiedzi, bo odpowiedź taka, że stosujemy to odpowiednie zarządzenie, tam wskazane chyba szefa tej służby celnej, przepraszam, służby skarbowej, dotyczące przeglądania akt przez stronę. I te generalnie cenniki były jednolite. Proszę Państwa, dokładne wyniki badań w tym zakresie możecie Państwo poznać na stronie internetowej KRUS-u, ponieważ zostało to opublikowane w wydawnictwie Ubezpieczenia w Rolnictwie, Materiały i Studia w numerze 49. Tam są bardzo dokładne, podające konkretne, że tak powiem, kosztorysy w tym zakresie, jeśli chodzi o dostęp do informacji publicznej. I teraz przechodząc, proszę Państwa, do puentując jakby moje wystąpienie, wnioski do lege ferenda, bo taki jest mój cel tutaj, żeby to przedstawić. Po pierwsze, proszę Państwa, administracja ma ogromny problem z egzekucją tych środków. Jeżeli już dochodzi do wyliczenia kwoty na przykład 3,5 tysiąca złotych, czy 600 złotych, czy jak sieć obywatelska 11 tysięcy z kawałkiem zażądano od Krajowej Szkoły, od wiceprokuratury, no ale jak się skończyło, to wiemy, to nikt nie wie, jak to egzekwować. I teraz, jeżeli mamy przepisy, które są w tym zakresie martwe, ponieważ były takie linie orzecznicze, które mówiły o egzekucji administracyjnej, później oczywiście okazało się, że to nie do końca można w drodze egzekucji. Sądy, na przykład w Poznaniu, bardzo często sąd orzeka w ten sposób, że to jest możliwość roszczenia cywilnoprawnym charakterze, ale administracja nie wie, co z tym robić. I na 50 jednostek, które zbadałem, 11 jednostek prowadza coś takiego, co ja nazywam kwotą graniczną. Ta kwota graniczna polega na tym, że administracja zachowawczo niejako mówi tak, tu masz cennik, jeżeli poszalejesz z tymi wnioskami i zadasz pytanie o 20 tysięcy stron, to pamiętaj, że ty zapłacisz tam 10 czy 20 groszy. Natomiast generalnie, jeżeli twój koszt udostępnienia ci informacji nie przekroczy, i tutaj były bardzo różne regulacje, 5 zł, 10 zł, w Gorzowie Wielkopolskim 12 zł, 1 grosz, 20 zł, 20 stron na 4, jak w Urzędzie Miasta w Poznaniu. Każda jednostka sobie to różnie uregulowała, czyli tą kwotę graniczną. Czyli proszę zwrócić uwagę, że to się mieści w granicach tej normy prawnej z artykułu 15. Bo artykuł 15, bardzo często się o tym zapomina, mówi o możliwości pobrania kwoty. To nie jest obowiązek. Zresztą przy ponownym wykorzystywaniu jest podobna, analogiczna sytuacja. Tylko konstrukcja kosztów jest tam całkiem inna. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Moim zdaniem, i to zawsze powtarzam, ja wiem, że to jest bardzo niepopularne, ale uważam, że trzeba wprowadzić centralny cennik w tym zakresie. Ten cennik powinien być na bardzo niskim poziomie. On powinien być na tak niskim poziomie, który jest na przykład w którejś z instytucji warszawskich, już teraz nie pamiętam, czy w Urzędzie Miasta, czy w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie to jest 4 grosze za stronę wydruku. Jednocześnie, jeżeli to połączymy z kwotą graniczną, to proszę zwrócić uwagę. I teraz ja na to patrzę z punktu widzenia obywatela tego kraju i z punktu widzenia interesu państwa. Jak wiele energii sądów, orzeczeń sądów, tworzenie się kolejek tym samym do sprawiedliwości, to w wymiarze sąd administracyjny, opiera się o rzeczy błahe tak naprawdę. Spory dotyczące tego, czy urząd ma prawo pobrać 15 czy 30 groszy, są naprawdę, moim zdaniem, gdybyśmy to wprowadzili w drodze centralnej pewnej regulacji, na bardzo niskim poziomie, podkreślam jeszcze raz, i jednocześnie zachowaniem możliwości. Ja wiem o tym, że administracja bardzo chętnie sięgnie po ten instrument, bo to jest naturalne, natomiast to nie jest koszt, który w jakikolwiek ograniczy. I ostatnia rzecz, proszę Państwa, o której chcę powiedzieć, to jest kwestia, proszę Państwa, jaką przyjąć zasadę, to znaczy zasadę, która jest jednolita, oczywiście w orzecznictwie, to wynika z ustawy, z artykułu 15 ust. 2 szczególnie, mianowicie jaką przyjąć zasadę, zapłać, a otrzymasz, czy też inną, mianowicie my ci wyliczamy kwotę, i dostajesz informacje publiczne. Jeżeli z tą kwotą nie zgadzasz, oczywiście możesz się zwrócić o sprawiedliwość do sądu, czy do innej jakiejś instytucji. Nie pamiętam dokładnie, to pani doktor Piskoszyli będzie dokładnie pamiętać, ale w Wielkiej Brytanii jest taka instytucja, że zapłać i otrzymasz. Do niedawna taka instytucja obowiązywała w Polsce, w ustawie o ochronie środowiska. To zostało zmodyfikowane. Była dokładnie taka zasada.
się wyliczało kwotę, płaciło się kwotę i się otrzymywało informację żądaną. Dziękuję Państwu bardzo. Skończyłem w 9 minucie i 58 sekundzie. Dobrze. Dziękuję Państwu bardzo. Obiecałam kilka lat temu, że nie będę się wypowiadała na temat kosztów, ponieważ uważam, że regulacja prawna tutaj wygląda w taki sposób, że musiałabym mieć nieco inne zdanie niż jest to stosowane w praktyce. W związku z tym na ten temat się nie wypowiadam. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że problem przy... Uważam, że to jest kwestia, którą powinien uregulować ustawodawca w sposób wyraźny, bo w tej chwili ta regulacja budzi liczne wątpliwości. Natomiast ustawodawca będzie musiał wziąć również pod uwagę regulacje szczególne, które dotyczą tego, że pewne procedury przewidują dostęp do akt stron, przewidując związane z tym opłaty. I musi to być uregulowane w podobny sposób, bo jeżeli będą opłaty dla stron postępowania, a inne osoby będą mogły uzyskać dostęp do tych samych dokumentów bez opłat, no to powstanie pewna dysproporcja. To również trzeba będzie wziąć pod uwagę. Trzeba będzie wtedy również przejrzeć być może takie regulacje i przejrzeć te inne regulacje, które przewidują jeszcze wyższe opłaty za dostęp do akt.